Ja też nie szukam takich typowych, przepraszam, wszystkich kolegów z branży koleżanki klepaczy kodu. Ja lubię pracować z ludźmi z pasją i wyznaję regułę, że tak zwaną fajną osobę, która ma pasję i ma to coś, zawsze można nauczyć technologii. Natomiast pasji nie nauczy. To jest coś, co się ma albo czego się nie ma. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Meet Your Client, który realizuje agencja Louder and Higher, ale dzisiaj to nie o tym, bo dzisiaj o moim gościu, którym dzisiaj jest Maciej Gdula. Cześć Maćku. Dobra, cześć. Cześć Łukasz. Maciej jest CEO i founderem Skillforce, czyli firmy, która zajmuje się machine vision. Zaczęliśmy z grubej rury, bo powiedzieliśmy dwa słowa, których pewnie ja sam nie do końca dobrze rozumiem. Więc Maćku, bardzo Cię proszę, tak jakby do pięciolatka, czym jest machine vision i w jakim sposób możemy faktycznie go zaimplementować do naszej firmy? Czyli kto go potrzebuje? Kto tak naprawdę tym tematem się interesuje? Dobra. Czym jest Machine Vision? W skrócie jak dla pięciolatka. Machine Vision jest technologią, która pozwala, jak się nam na to wskazuje, maszynom widzieć. Oczywiście jest to bardzo duże uproszczenie, bo to, że one widzą, to jest jedno, to, że one interpretują, to jest drugie. To, że one interpretując, podejmują jakieś decyzje, bądź wyciągają wnioski, to jest trzecie. Natomiast najogólniej rzecz biorąc, to jest technologia, która pozwala komputerom, robotom, urządzeniom mobilnym, urządzeniom IoT na pozyskiwanie, przetwarzanie, interpretowanie i wykorzystywanie danych wizyjnych. To Czyli jednym słowem potrzebne... dajesz oczy robotom, żeby mogły nas w skrócie znaleźć. Daje oczy robotom, daje oczy dronom, daje oczy nawet, wiesz co, koszarkom. Oczywiście idąc dalej, dajemy oczy autonomicznym pojazdom, no to jeszcze nie nasza liga, ale tak, to wszystko jest machine vision. Nawet, wiesz, urządzenia w przemyśle, które weryfikują, czy paczka jest zapakowana dobrze, to jest też pewna forma machine vision. Machine vision generalnie to nie jest tylko to, co teraz się pokazuje, że to jest spięte jakimś potężnym AI-em, który wyciąga wnioski, interpretuje. To może być banalnie prosta sprawa, pod tytułem rozpoznawanie na przykład tabletek na taśmie produkcyjnej i sortowanie pod kątem na przykład prawidłowości kształtu. Więc zakres jest ogromny, bardzo szeroki i czasami kompletnie jakby od daleko, odległy od tego, co może się nam wydawać, że to jest, nie wiem, coś jak w Gwiezdnych Wojnach roboty, które widziały i wydały. Nie, to są czasami banalnie proste algorytmy, nie wykorzystujące w ogóle żadnego AI-a, tylko oldschoolową, starą, nudną matematykę, które działają, tak jak mówię, nawet na parkingach, gdzie wjeżdżasz na parking i parking rozpoznaje twój numer rejestracyjny, to już jest machine vision w pewnym sensie. Bardzo cię proszę, musisz mi podać jakiś taki najbardziej zabawny i durny sposób wykorzystania tej technologii. To jest coś, o co mnie poprosił mój wspólnik, żebym cię zapytał. Najbardziej zabawny i durny sposób? Taki, czego się nie spodziewamy, na przykład, nie wiem, widzące wibratory, cokolwiek, co faktycznie... Co, nie wiedziała w tej branży, musiałbym spytać kolegów. Co ciekawe, mam takiego jednego, który chciał montować filmy i wylądował jako montażysta filmów właśnie w branży tejże, ale wiesz co, nawet jakieś takie głupie zabawki reagujące na gesty dziecka jakimś dziwnym zachowaniem, to już jest machine vision. Wiesz co, proste robociki na Arduino, które na tych wszystkich Robot Wars, które widzimy w telewizji, gdzieś tam się tłuką ze sobą, tam też są jakieś bardzo proste algorytmy machine vision. A najbardziej głupi, kurczę, nie wiem. Głupi to bardzo pojemne słowo. Inaczej. Najbardziej zaskakujące, jak ja się spotkałem, to był jeden z pierwszych projektów w ogóle machine vision, z którym miałem do czynienia poza uczelnią. W 2004 roku robiliśmy narzędzie, które pozwalało na sortowanie kiełbas w wytwórni takowych. Na co sortowali? Na mniejsze, większe, grubsze, chudsze? Bardziej chodziło o to, czy na opakowaniu jest widoczna naklejka. To było generalnie w Austrii, a to jest rynek, który jest bardzo na tym punkcie wyczulony, w szczególności w kwestii spożywczej. Tam po prostu była kamera połączona z takim sorterem, którym była taka dmuchawa. Po prostu jak nie było naklejki na kiełbasie, kiełbasa zlatywała z przenośnika do ponownego oklejenia. Z głupich Dziękuję rzeczy. Bardzo, to mi wystarczy. To mi wystarczy. Ale jak to z głupich rzeczy, nawet takie aplikacje czasami, które na telefon, które nam, nie wiem, doprawiają brodę, wąsy, więc tam była taka aplikacja postarzająca na przykład, nie? Czy aplikacja, która po której można było sobie zmienić kształt brody, dorobić sobie łysinę, to już jest jakieś tam machine vision połączone w tle z takim
bardzo prostym generatywnym AI-em. Rozumiem. A propos tej dokolenia łysiny, to ja właśnie już spróbowałem raz i mi zostało, także dlatego teraz w czapkach i koniec maszyny. Tak głęboko się wyciąłeś, wiesz, bo tak słyszałem takie teorie, że jak się zachowują kosę nożyczki, to potem nie odrasta. Tak podobno jest. Maćku, to teraz wróćmy znowu na ziemię. Ostatnio tak się jakoś zaczyna kształtować taki trend, że bardzo często zapraszam do programu osoby, które właśnie zajmują się tą technologią, ale jakby to powiedzieć high-techową, bo to nie jest klepanie kodu, bardzo proste, to nie jest też, wiesz, robienie stron internetowych. To jest jednak kierunek, który jest o wiele bardziej zaawansowany. I za każdym razem, jak rozmawiamy o tego typu technologii, to ja muszę po prostu zapytać, skąd tobie przyszło do głowy, czy w jaki sposób wy wpadliście na to, że to jest akurat ten rynek, który będzie potrzebował waszych usług. I czy to była faktycznie taka prosta droga? Wiesz co, w moim przypadku to jest kwestia, powiedzmy, niemalże prehistorii, bo lat 90. XX wieku. Znudziło mnie kodowanie w assemblerze, zająłem się grafiką komputerową, której potem stopniowo gdzieś tam, wiesz, wychodziłem poza 3D Studio, poza Imagina, poza Lightwave'a, do rzeczy bardziej zaawansowanych, gdzie tam czytałem jakieś czasopisma zagraniczne. Potem przyszedłem na robotykę i na robotyce wybrałem sobie taką właśnie dziwną, może nie specjalizację, tylko kierunek rozwoju. Chciałem już od wtedy zajmować się tym machine vision. Nawet zresztą mieliśmy taki przedmiot robot vision prowadzony po angielsku przez bardzo fajnego wykładowcę, którym on tak naprawdę bardzo wiele rzeczy mi wyjaśnił w taki sposób właśnie, jak ja powiedziałem tobie, że to wcale nie jest żaden rocket science, to jest tak naprawdę matematyka, tylko oczywiście w odpowiedni sposób interpretowana. Potem gdzieś tam robiłem z tego magisterkę, robiłem się z tego robić doktorat, do którego teraz powoli wracam. Potem przez różne moje perturbacje software house'owe, których tam kilka miałem różnych, gdzieś tam się to przejawiało. Tutaj jakieś takie właśnie takie łaski się gdzieś tam pojawiły. Tu jakiś tam taki projekcik z pogranicza augmented reality, analizy obrazu, gdzie w aplikacji mobilnej dla Chevroleta wklejaliśmy zdjęcie czegoś, co u nas było sprzedawane jako Deutico w podjazd domu, dorabiając tam jakieś cienie. Co ciekawe, było to na rynek arabski, więc wyobraźmy sobie, po co w tak bogatym kraju samochód wielkości Deutico. Wiemy, że może to wrotki dla wielbłądów, nie wiem, ale gdzieś tam się to przewijało. Natomiast w 2018 roku już jako Skillforce dostali pierwsze zapytanie. Takie też na razie trywialne, to była bardziej analiza danych z kamer, które filmowały centrum targowe. Klient potrzebował sprawdzić, jak w zależności od układu stoisk rozkłada się ruch pieszych. Potrzebował to dotrzeć do analizy różnego rodzaju wersji, aranżacji tej hali przy konkretnych rodzajach targów. Wtedy po raz pierwszy pomyśleliśmy o tym, że można by to było zrobić w formie machine vision. Zaczęliśmy od map ciepła, które generowaliśmy z klipów wideo. Potem się te projekty pojawiały kolejne, już takie bardziej, powiedzmy, wyrafinowane, jeśli chodzi o formę zapytania. A w 2019 stwierdziliśmy, że to chyba jest kierunek, w którym chcemy iść jako taki kierunek główny. Po tym, jak to jest pierwsze zapytanie o analizę ruchu człowieka na podstawie danych wideo. Czym teraz może nie specjalizujemy się, ale jest to jedno z naszych takich silniejszych nóg. Czyli tak naprawdę jest to kwestia ostatnich 5 lat w Skillforce i takiego powolnego rozwoju od takich rzeczy, które na upartego można byłoby robić również w inny sposób, aż do tego, co robimy teraz, czyli takiego typowego machine vision, czy też parzania danych wizyjnych, analizowania obrazów, bo też nie zajmujemy się wyłącznie tym machine vision, w sensie takim właśnie, jak powiedziałeś kiedyś, oczami robotów, ale też często choć na przykład mamy takie narzędzia, które nie badamy, na przykład autentyczność obrazu, czy nie są zmontowane, czy są sfejkowane, czy to nie jest jakiś, powiedzmy, deepfake, czy to nie jest jakiś fotomontaż, czy na przykład, nie wiem, wyciągamy w sposób zautomatyzowany obiekty z tła po to, żeby potem dać je na przykład firmie e-commerce'owej, żeby sobie w łatwiejszy sposób robiła galerię na stronie. Podsumowując, przedługi wywód. 5 ostatnich lat to jest taki stopniowy rozwój nas w kierunku tego machine vision, gdzieś tam wspieranego AI-em i pozostałymi rzeczami, które robimy wokół tego, czyli tam C++ i Python. Nie byłbym złą, gdybym od razu nie zadał pytania. Czy uważasz po tych 5 latach od tego 2018 roku, że to była trafiona decyzja, żeby pójść w taką niszę? Tak. Tak, z tego względu, że znaczy inaczej. Nie jest to póki co źródło naszych wszystkich przychodów. Na chwilę obecną, oczywiście z nadzieją, że to się rozwinie, robimy jeszcze wiele innych rzeczy. Oczywiście wokół tego robimy aplikacje mobilne, robimy aplikacje webowe, jakieś tam VR i XR-y. Natomiast tak, uważam, że był to dobry wybór. Mamy sporo ciekawych klientów, sporo ciekawych projektów z tym związanych i jesteśmy, myślę, że może nie inicjatorem, bo to by było zbyt wielkie słowo, ale
jednym z głównych uczestników tego rozwoju tych technologii w Polsce i w Europie. Oczywiście mamy tutaj bardzo zacną, może nie konkurencję, ale firmy, które też działają na tym obszarze w Polsce, szczególne ukłony dla tych firm, więc póki co jeszcze nie jest to konkurencja, bo wiesz, to jest bardziej tak, że my robimy jedno, oni robią coś zupełnie innego i nawet często się wymieniamy leadami, żeby wiesz, podrzucić sobie coś, w czym się lepiej czujemy. Na chwilę obecną nie jest to jeszcze, mówiąc kolokwialnie, żyła złota, natomiast bardzo mocno rozwijająca się nisza, która prędzej czy później stanie się może nie tak powszechna jak ChatGPT i AI w bankowości czy w e-commerce, ale też będzie miała swoje doczesne miejsce na rynku. Czy upatrywaliście możliwości rozwoju właśnie tej technologii w metaversum? Bo dzisiaj akurat pytam, bo akurat przeczytałem, że projekt metaversum Mety spadł z rowerka, czy tak totalnie? Spadł z rowerka, ale zdążyliśmy w międzyczasie kilka tematów tutaj zrobić. Okej. To znaczy, wiesz co, może nie w samym metaversum, tym facebookowym, natomiast w rzeczywistości wirtualnej, szerzej pojętej, robiliśmy kilka tematów medycznych. Pomagaliśmy w firmie, która robi rehabilitację po urazach mózgu i po PTSD w VR-ze, zbudować taki moduł, który na podstawie ruchów dłoni przed goglami VR-owymi jest w stanie zweryfikować zakres ruchów pacjenta. Jak gdyby dostosować do tego trudność ćwiczeń. Natomiast typowo metaversowo tak, mamy taki projekt, w którym pracujemy nad wykrywaniem konkretnych sekwencji ruchowych w metaversie. Nie mogę niestety więcej szczegółów udzielić, bo jest to obwarowane NDA-em, a autor NDA się z i pewnie zaraz by tu wpadł nie uderzył, ale tak udało nam się połączyć coś, co robimy na żywo, w sensie patrzymy na realny świat, z metaversem, z VR-em, czy też szerzej z XR-em. To od razu zapytam jako osobę, która faktycznie powiedziała, że jest właściwie trochę dinozaurem na tym rynku, a jak mieliśmy okazję ostatnio rozmawiać, to się nawet śmiałeś, że w ogóle w Katowicach czy na Śląsku mógłbyś równie dobrze być brany przez część tych właśnie founderów nowych software house'ów na wywiadówki. Nie, więc chciałbym zapytać... Chciałbym, jako rodzic oczywiście, więc chciałbym zapytać, jak według Ciebie zmienił się ten świat firm technologicznych i software house'ów w Polsce, ze szczególnym wskazaniem tego środowiska śląskiego, bo myślę, że w nim też jesteś bardzo obecny, na przestrzeni ostatnich kilku lat. I mówię tutaj o ostatnich tych trzech, czterech latach. Ja tak uważam, że to jest właśnie po 2020 roku, to jest dobra klamra i przed 2020 rokiem. Wiesz co, tą klamrą pewnie będzie pandemia tak naprawdę, która zmieniła według mnie bardzo dużo, przede wszystkim w sposobie, w jakim software house'y zarządzają pracą. Pracownicy odkryli uroki i zalety pracy zdalnej, więc bardzo duże wyzwanie tutaj stanęło przed PM-ami, przed ludźmi, którzy koordynują projekty, żeby w jakiś sposób odnaleźć się w tym nowym środowisku, w takim sensie, że wiesz, nie masz ludzi przy stole, nie siedzisz z nimi przy jednej tablicy, tylko nagle musisz ich spiąć pod Google Meetem, pod Zoomem czy pod innym Teamsem, zarządzić komunikacją tak, żeby wszyscy wiedzieli dokładnie, o co chodzi. I po drugiej stronie też z kolei, wiadomo, człowiek jest natury leniwy. Praca z domu nie zawsze bywa tak efektywna jak praca w biurze, choćby z tego względu, że jest sporo rozpraszaczy. Oczywiście każdy ma jakiś swój sposób, słuchawki, osobny pokój, nie wiem, jakieś wytłumienie, ale mimo wszystko, wiesz, ja też sporo pracowałem z domu, jak zaczynałem swoją pracę, pracowałem też jako tłumacz i tłumaczyłem w domu. I to albo jest tak, że stajesz się takim jaskiniowcem, ja dużo takiego etapu, że nawet w centrum chodziłem w piżamie na spacery, albo po prostu brak tego nadzoru bezpośredniego też może źle działać. Tak, wiadomo, że to jest kwestia samego człowieka i kwestia relacji między pracownikami w firmie. Natomiast to się bardzo zmieniło, szczególnie w szczególności w firmach, które gdzieś tam bardzo stawiały na pracę w biurze. Jeśli chodzi o różnice w relacjach między firmami, to pomiędzy tym, co było, a tym, co jest teraz, tym, co było, powiedzmy, wiesz, ja wszedłem na rynek software house'ów w 99 roku, jako jeden z pierwszych software house'ów w Gliwicach. Co mnie urzeka cały czas i bardzo mi się podoba, to jest to, że te software house'y, tam pomijam jakieś tam niechlubne wyjątki, ale przeszły z konkurowania na wspieranie się. Bardzo mi się podoba idea wspólnych ławeczek, bardzo mi się podoba idea przelewania sobie leadów. Nie obrobię leada, komuś go dam, tak? Niech sobie też ktoś zarobi, odpali mi jakąś działkę. Bardzo fajna jest ta idea, bardzo fajna jest ta idea tych śniadań, które organizują chłopaki w Katowicach, w Warszawie, w Krakowie i we Wrocławiu, nie wiem, pewnie na północy też, tylko że może nie o tym głośno. Jako taka forma dzielenia się wiedzą, na zasadzie wiesz, ktoś ma jakiś konkretny problem i dostaje mnóstwo odpowiedzi bardzo fajnych, sprawdzonych w bojach, bo to są odpowiedzi od praktyków. Bardzo mi się podoba
w którym to kierunku poszło, bo jak zaczynałem, to była taka bardzo dziwna konkurencja, łącznie z podkładaniem sobie świń, z jakimiś tam, wiesz, dziwnymi akcjami, z mailami, z SMS-ami do klientów. Sam to przechodziłem niestety i było to bardzo uciążliwe. Natomiast teraz tego nie ma. Teraz jest właśnie fajnie, bo jest ta społeczność, która się nawzajem wspiera, a nie podgryza. I to mi się bardzo podoba. Jak myślisz, skąd ta zmiana? Znaczy... Nie wiem. Może jest to kwestia zmiany pokoleniowej, wiesz, bo tak jak mówię, no ja mając lat prawie 50 na karku, wychowałem się w innych warunkach i w innych realiach niż ludzie, którzy teraz są na tej scenie, którzy tak bardzo się nie boją tego, że, wiesz, którzy zdają sobie sprawę z tego, że te informacje w internecie później i tak wyjdą, bo są social media, bo jest internet, bo są tacy ludzie jak ty, którzy rozmawiają z kimś, siłą rzeczy puszczają tę wiedzę dalej, nie? A kiedyś to było takie, wiesz, okej, siedzę w tym flashu, siedzę w tym, nie wiem, dyrektorze, czy w tym live rayu, zamknięta wiedza, nie powiem ci, jak zrobiłem, bo pójdę do mojego klienta i mi go sprzątniesz. Sam niedawno się na tym złapałem i zostałem mocno zbeształony przez członków społeczności katowickiej. Jak tworząc nową stronę, zapytałem ich, czy podawanie autorów, referencji i firm, w których pracują, nie jest zbyt niebezpieczne. Cały czas rozumowałem tymi kategoriami, że ktoś przyjdzie i mnie zabierze. Tak, tak, zostałem schlepany przez tych ludzi, młodszych często ode mnie o połowę, ale w bardzo przekonujący i sensowny sposób. I rzeczywiście przekonali mnie, że to jest bez, że te rozmowy są bez sensu, bo jeżeli ktoś będzie chciał, to i tak mi tego klienta rąbnie. Ale pytanie, czy to zależy od tego kogoś, czy ode mnie. Jeżeli ja zbuduję z klientem fajną relację, no to będzie relacja, tak? I to się nie zmieni. To prawda, tym bardziej pewnie to jest rzecz, którą ty zauważysz najbardziej, bo ja ją zacząłem zauważać jakiś czas temu i mocno mi zmieniła optykę w ogóle pracy z organizacją i firmą. To znaczy wcześniej też wychowywany niestety w takim, by to powiedzieć, metodologii jeszcze zarządzania i zarządzania i firmą, i organizacją, i sobą, i problemami. Starej, bo od kogoś się musiałem tego nauczyć, i od ludzi, którzy po prostu w ten sposób funkcjonowali, ja zostawiałem większość problemów dla siebie. Z nikim ich nie zderzałem. Nie miałem okazji porozmawiać o tym, o jakichś moich aktualnych wyzwaniach, myśląc sobie, że tak po prostu musi być. To znaczy, to ja prowadzę firmę, więc ja muszę sobie z tym wszystkim poradzić, znaleźć rozwiązanie. Co było niewyobrażalnie z mojej perspektywy głupie, bo po prostu traciłem bardzo dużo czasu na popełnianie tych samych błędów, które ktoś już kiedyś popełnił. I ta różnica przynajmniej teraz jest bardzo zauważalna, bo faktycznie wszystkie eventy, meetingi, spotkania, grupy, organizacje no, są właśnie po to. To znaczy tam z nich wyciągam wartość. Jak ja przepraszam za ten przydługawy wykład, ale ostatnio o tym bardzo dużo myślę. I też właśnie w momencie, w którym pamiętam, kiedyś byłem namawiany do tego, żeby dołączyć do jakichś BNI-ów czy innych organizacji, to tam kluczowym problemem, które te organizacje miały poniekąd rozwiązać, to było damy ci klientów, damy ci network, damy ci leady. Teraz to jest wartość, na której kompletnie mi nie zależy i wiem, że większości osobom, które świadomie rozwijają swoje firmy, nie zależy, ale dla mnie o wiele ważniejsze jest cholera, no jak sobie poradzić z jakimś problemem na przykład w procesie rekrutacyjnym albo jak dobrze ułożyć proces wymiany informacji między CEO a CEO. No problemy, które nie znam odpowiedzi, bo muszę dopiero je poznać, więc albo się zderzę ze ścianą, popełnię błąd i spróbuję to wdrożyć, albo faktycznie z kimś porozmawiać. Więc o to ci chciałem tak naprawdę trochę zapytać. Masz dokładnie takie same przemyślenia jak ja. Dla mnie też, wiesz, po pierwsze to było takie odium kiedyś, tak, jestem przedsiębiorcą, kurde, sam sobie wszystko porozwiążę, jestem jednoosobowym oddziałem specjalnym, księgowym, sprzedawcą, zaopatrzeniowcem, kierowcą, logistykiem, ochroniarzem, wszystkim, tak? Jestem w ogóle Delta Force i SEAL Team Sylwie w jednym, nie? A nie mogę z nikim mówić moich klientów, bo inni zabiorą. Idziesz na spotkanie tych właśnie BNI-ów, tam nie możesz być, bo my już mamy jedną firmę IT i wiesz, konkurencją. To też usłyszałem kiedyś, nie? Bo nam zabierał klientów, zabierał nam rekomendacje. Teraz tego nie ma. Idziesz na spotkanie firmy IT i mówisz, słuchajcie, chłopaki, jestem kompletna noga, jeśli chodzi o marketing. Pomóżcie mi, co mam zrobić, żeby wyjść z pozycji dostawcy technologii, takiego OM-owego, do firmy takiej, powiedzmy, do której się wchodzi niemalże z ulicy. Usłyszałem mnóstwo świetnych, a ty mówisz od ciebie, od chłopaków z Katowic, z Webmakers, od Łukasza Zjawińskiego, naprawdę mnóstwo świetnych rad, praktyków, tak? Ci oni z tym siedzą, oni to robią od dawna, ja jestem pod tym względem totalnie zielony, bo zawsze działałem w niszach, które jak gdyby same mi dawały klientów, a teraz chcę wyjść gdzieś dalej i naprawdę no to jest świetne, że takie ekipy są, które po prostu pomogą i bezinteresownie w zasadzie. Ja to kwestia mentalu w dużej mierze, nie? Ale bardzo się cieszę, Ten mental się bardzo zmienił. Ten mental się zmienił i teraz, wiesz,
Też poza tym też to, że jednak wiesz, myśmy się wychowywali jednak w pewnej izolacji od reszty świata z racji no, sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Tak? Oni już nie. Oni jeżdżą po świecie, oglądają inne firmy, jak wyglądają te wszystkie społeczności startupowe za granicą i też zaszczepiają to na polskim gruncie. To jest bardzo fajne, bo to no, dużo daje. Zgadzam się z tobą całkowicie. Fajnie, fajnie, że to też zauważasz. Ale wróćmy do Machine Vision, bo to jest bardzo ciekawy temat związany. Porozmawiamy właśnie o klientach, bo to jest ta nisza, znaczy inaczej, ta część, którą trudno mi sobie wyobrazić. To znaczy, czego tak naprawdę potrzebuje klient? Czyli jaki jest ten problem, który Machine Vision mu rozwiązuje? Przychodzisz i mówisz, słuchaj, mamy dla ciebie rozwiązanie, a pewnie o nim nie wiedziałeś, bo jest to jednak taka wiesz, dosyć specyficzna część tej technologii, ona nie jest powszechna, nie jest powszechnie znana, jeszcze bardzo dużo trzeba pewnie zrobić w kwestii edukacji. W jaki sposób ty pokazujesz to klientom? Od takich najbardziej trywialnych, wszędzie tam, gdzie powiedzmy, wiesz, gdzie jest człowiek, który coś notuje, rejestruje, nie wiem, odhacza ptaszkiem ilość przejeżdżających samochodów, czy ilość wchodzących ludzi, wiesz, nie wiem, siedzi na trybunach i odhacza, ile było rzutów karnych, ile było rzutów rożnych, ile było fauli na boisku i potem te informacje przekazuje firmom bukmacherskim. Wszędzie tam jest miejsce na machine vision. Oczywiście wiadomo, tutaj mamy kwestie etyczne, tak, no, dając machine vision, niestety musimy z kogoś rezygnować, więc też pytanie, jak się ten klient zapatruje. Jeżeli jakby wiesz, już sam z tym do nas przychodzi, to my wiemy, że on już ma to przemyślane, że wie, że ten człowiek może pójść gdzie indziej, może pójść do innego miejsca. Natomiast jakby wszędzie tam, gdzie jest potrzebna interpretacja jakichkolwiek danych wizyjnych, nawet najbardziej trywialna, machine vision może być no, głupi przykład. Tak teraz robimy rejestrowanie tablic rejestracyjnych aut przejeżdżających po przejeździe kolejowym. Teoretycznie oczywiście może tam ktoś sobie siedzieć, jakiś, nie wiem, dłużnikowi się zapłaci ekstra kasy i on będzie liczył. Tylko wiadomo, no kamera, poza tym on będzie chodził spać. Ta kamera chodzi całą dobę. Kamera rejestruje cały czas. Te dane lądują w bazie, posortowane, więc wiesz, tutaj jest machine, gdzie jeszcze? No, bardziej wyrafinowany przykład, ocena poprawności wzorca chodu u dzieci. Badamy wady postawy. Chciałem tylko powiedzieć, że często widuję na waszym LinkedInie właśnie jakieś fajne wizualne przedstawienie na przykład tenisistów, którzy grają. Wiesz co, to jest tak naprawdę historia naszego najgłówniejszego, największego, nie wiem, może nie opus magnum, ale jednego z naszych korowych projektów. Tworzyliśmy narzędzie, które pozwala na analizę ruchu człowieka pod kątem biomechanicznym. To może być użyte właśnie w ortopedii, w diagnostyce, w rehabilitacji, w sporcie. Tak naprawdę, wiesz, tutaj nawet w security, powiedzmy, nie wiem, pod kątem rozpoznawania jakichś konkretnych cech ruchu, nie wiem, utykania, szczególnego sposobu, nie wiem, pracy rękami podczas chodu. Więc tutaj też właśnie, wiesz, teraz właśnie rozwiązujemy taki problem pod kątem programu, projektu dotacyjnego, w jaki sposób z ruchu człowieka wyłapać objawy chorób neurologicznych. Oczywiście to jest też wiedza, za tym wszystkim stoi wiedza lekarzy. To nie jest tak, że my ich zastępujemy, bo tutaj za taką tradycyjną analizą obrazu oczywiście jest potężny AI, gdzie jest ta wiedza lekarska zaimplementowana i tak naprawdę my dajemy tym lekarzom narzędzie, które my im dajemy dane, które oni i tak muszą pozyskać. To my im nie dajemy w łatwiejszy sposób. A czy machine vision to zawsze AI, czy to jest bardzo związane właśnie z machine learningiem i tak naprawdę bez AI to ani rusz? Nie, na przykład taki zwykły, wiesz, no właśnie czytanie tablic rejestracyjnych to zwykle AI nie jest. To jest po prostu porównywanie konkretnych wzorców. Wyłapywanie na przykład, nie wiem, mieliśmy taki projekt, w którym analizowaliśmy w promieniowaniu rentgenowskim skład chemiczny bryłek urobków kopalnych. Czy tej głównej rudy jest na tyle dużo, żeby to można było traktować jako użyteczny materiał, czy trzeba to odrzucić? Tam też nie było miejsca na AI, bo to musiało działać szybko i tam nie było możliwości uczenia. Po prostu wiesz, była analiza w rentgenie, to świeciło, jak to świeciło. Jeden ten główny element świecił jak gdyby innym światłem niż te pozostałe. Policzenie powierzchni procentowo, ile wyszło tego niepożądanego, jest więcej niż próg wywalamy, mniej niż próg zostawiamy. Więc nie wszędzie AI, czasami jest matematyka, czasami jest porównywanie z konkretnym wzorcem, który jest gdzieś tam zapisany, z jakimiś jego cechami charakterystycznymi, też najczęściej opisywane matematycznie. AI to jest tak naprawdę taki już strzał z grubej rury. Najbardziej skomplikowane wdrożenie, najwięcej pracy przy wdrożeniu, potencjalnie najlepsze efekty, ale też najwyższym kosztem. Wszędzie tam, gdzie to można uprościć, staramy się upraszczać. A pod kątem, bo pewnie takie rozmowy też u Ciebie w firmie były, pod kątem komercjalizacji tej technologii, gdzie widzisz, w którym miejscu upatrujesz największe szanse? W
to jednak e-commerce, czy to są jednak właśnie zaawansowane medyczne rozwiązania. Gdzie widzisz ten kierunek rozwoju? Obserwując, co się dzieje teraz na rynku, uważam, że na chwilę obecną to ciągle jest medycyna, ortopedia. Gdzieś tam powoli wkraczamy w sport, choćby nawet systemy analizy meczów piłkarskich, tak, gdzie system podaje czas posiadania piłki, czas przebywania piłkarzy na swojej połowie, na połowie rywala, ile było strzałów, ile było akcji typu rzut wolny. Nawet w tej chwili widziałem parę dni temu, firma chyba z Kopenhagi buduje taki mechanizm do meczów bokserskich, gdzie wlicza ciosy, trafione, nietrafione. Widziałem. Prawie prosty, lewy prosty. Bardzo fajna rzecz. Więc póki co raczej tutaj, aczkolwiek w e-commerce też myślę, że będzie to jakieś miejsce. Chociażby w e-commerce również widzimy tu potencjał, choćby pod kątem weryfikacji wysyłek, czy jest kompletna wysyłka w pudełku, czyli pudełko jest dobrze zapakowane, dobrze opatrzone etykietą adresową. Wszędzie tam może być kamerka, która to zweryfikuje, tak by wyręcza nas ten człowiek. Wspomniałeś o tym właśnie wykorzystaniu tego rozwiązania w medycynie. To ja wyjdę od tego pytania i zapytam się ciebie, czy uważasz, że jest, czy posiadanie misji w firmie, która jest czymś więcej niż musimy zarobić dużo pieniędzy, żeby kupić sobie nowe Lambo, czyli prawdziwej misji, pomaga w prowadzeniu firmy. Uważam, że tak. Lambo fajne oczywiście, ale człowiek przymierzają się do Lambo i się z nim nie mieszczę, więc odpada, bo on jest to taki cel firmy. Niestety, jestem za dużo do Gallardo. Nie wiem, jak tam przed kiedyś Jeremy Clarkson, który jest wyższy ode mnie, większy ode mnie, on tym Gallardo jeździł, nieważne. Może go tam na to szukali poza kadrem. Natomiast tak, wiesz co, to też daje taki fajny, nie wiem, że nie lubię zapuszczać słów języka angielskiego, taki fajny drive. Fajny jest taki drive, wiesz, to jest może, oczywiście, przepraszam, że się porównuję z kimś tak wielkim jak Steve Jobs, ale on ubrał swoją firmę w misję zmiany świata. Nawet jak zatrudniał tego Jonathana Ivey, to się go zapytał, czy zamierzasz cały czas projektować pudełka na słodzoną wodę, czy będziesz ze mną zmieniał świat. I tutaj też nawet, wiesz, taki projekt, nie wiem, próbowaliśmy kiedyś zrobić analizę języka migowego i nawet samo to, że, wiesz, ta aplikacja działała, rozpoznawała te podstawowe gesty, dał nam tylko, że to nie jest tylko, wiesz, że to nie jest tylko biznes, taki bezlitosny tam na zasadzie, wiesz, KPI zyski księgowi, tylko to, że coś komuś nasza praca ułatwi życie, uprości ten świat. Wiesz, że przez pewien czas miałem kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Wiesz, sam parę razy byłem po operacjach narządów ruchu, to oczywiście trudno było nazwać niepełnosprawnością, byłem po prostu, chodziłem o kulach. I to jest mega trudne. Samo chodzenie, funkcjonowanie o kulach. Już nie wyobrażam sobie funkcjonowania na wózku inwalidzkim, czy, wiesz, z porażeniem czterokończynowym, to musi być przerażające, potworna rzecz. I samo świadomość tego, że czymś takim możesz komuś takiemu pomóc, czy użyć, jest fajnym takim właśnie, wiesz, takim drive'em do tego, żeby się rozwijać. No? Mieliśmy taki projekt, w którym pisaliśmy moduł do detekcji ruchu gałek ocznych pod kątem systemu, który pozwalałby na sterowanie komputerem osobie sparaliżowanej od szyi w dół. Wiesz, po prostu źrenicami. Sam sterowanie kursorem myszki i ewentualnymi klawiszami. Sama taka świadomość, że, wiesz, to kiedyś ktoś użyje i dzięki temu będzie mu się lepiej żyło, jest bardzo fajna. A w jaki sposób taką misję przeszczepić jako tkankę organizacji? Bo to jest trudne, tak mi się wydaje przynajmniej, żeby nie dość, żeby samemu w tą misję wierzyć, to potem już jak w nią uwierzysz, to żeby faktycznie ona promieniowała na organizację, żeby ludzie, którzy pracują z tobą, się nią zarażali. Pewnie nie znasz złotej reguły. Chciałem zapytać ciebie, jak tobie się to udało, albo jak tobie się to nie udawało. Bo może być też... może jest to kwestia szczęścia, być może jest to kwestia tego, jak rekrutujemy, ale ja od początku swojej działalności, tak powiem, prywaciarskiej, miałem turbo szczęście do ludzi. Zawsze w firmie miałem ludzi, którzy traktowali tę firmę, dobra, może nie jak swoją, tak, no bo to trudno tego oczekiwać, ale widzieli cel w swoich działaniach. I tutaj w Skillforce mam też taki zespół. Po prostu ludzie, którzy rzeczywiście przyszli z konkretną wiedzą, czy też chęcią jej pozyskania i też odnaleźli w tym, że właśnie robimy coś w sumie nietypowego jeszcze. Czy to ten nasz system do wsparcia rehabilitacji, czy ten system, w którym gdzieś tam właśnie szukaliśmy tych gałek ocznych, czy też ten projekt tłumaczenia języka migowego na bazie danych wizualnych. Zawsze to było tak, że to nie było tak, słuchajcie, zróbcie to i to i poczekamy, tylko to było tak, słuchaj, wiesz co, mam takie, widziałem to i to w necie, może sprawdzimy tą technologię, może sprawdzimy tak, bo czytałem o tym języku migowym, jest kilka różnych wersji. Nigdy nie musiałem ewangelizować, nigdy nie musiałem ludziom robić wykładu, wieszać na ścianach misja i wizja firmy, chcemy być tacy smacy owacy, nigdy nie musiałem robić jakichś tam, wiesz, spotkań typu, słuchajcie, bo chcemy dojść tam.
Tak mówię, to jest może kwestia mojego szczęścia do ludzi, którymi pracuję. I do wspólników, i do osób, które tych nie pracują. Po prostu, no tak mówię, trafię na świetnych ludzi, odpukać w niemalowane, nie wiem, fuks, umiejętności, nie wiem, ale nigdy tego, wiesz, nigdy tego nie, więc ciężko mi ci powiedzieć, jak to zrobić. Nie wiem, bo nigdy nie musiałem ich ewangelizować. Bardzo często to pytanie pada w trakcie takiej rozmowy, najczęściej jeszcze, jeżeli rozmawiam z kimś, kto jest właścicielem software house'u, czyli jak na obecnym rynku, który konkuruje właściwie tylko stawkami dla tych programistów, no zrekrutować tych najlepszych, przyciągnąć tych, którym zależy na czymś więcej niż, no, niż tylko bardzo dobrym wynagrodzeniu. I wydaje mi się, że trochę poruszyłaś ten temat. To znaczy faktycznie bardzo ciekawe projekty, które są napędzane gdzieś tam misją, to jest coś, co no, jest w stanie przekonać chyba programistę, który ma do wyboru często ofertę no, z wyższą stawką, ale wie, że tam no, nie będzie miał tego drive. Wiesz co, z czego to u mnie wynika? Może z tego, że ja też nie szukam takich typowych, przepraszam do wszystkich kolegów z branży i koleżanki, klepaczy kodu. Ja lubię pracować z ludźmi z pasją i wyznaję regułę, że tak zwaną fajną osobę, która ma pasję i ma to coś, zawsze można nauczyć technologii. Natomiast pasji nie nauczysz. To jest coś, co się ma albo czego się nie ma. Tak jak mówię, mam szczęście do tego, że wszyscy ludzie i w mojej firmie tej, i w tych poprzednich moich firmach, które miałem, to byli pasjonaci. Nawet teraz też właśnie zajmujemy się analizą ruchu, tym sportem. I teraz tak, no ja jestem trenerem jiu-jitsu, mój wspólnik jest płetwonurkiem, drugi wspólnik jest skałkowcem. Ktoś tam gra w kosza, ktoś tam jest jakimś biegaczem. Więc to jest wszystko nie tylko jakby praca, że klepiemy kod i piszemy soft, ale też ta ich wiedza dotycząca sportu, rehabilitacji, często też jakieś przypadki ortopedyczne, bo wiadomo, każdy sportowiec w Polsce chociażby nogę zwichniętą, sport po zdrowie, też starają się w tej pracy jakoś zaszczepiać i wykorzystywać. Więc jak pozyskuję ludzi? Wiesz co, raczej poza powiedzmy tam kilkoma osobami doświadczonymi staram się inwestować w ludzi, którzy chcą się nauczyć bądź mają tę wiedzę i szukają miejsca, gdzie mogliby ją użyć w sposób, w który chcieliby jej używać. Na przykład całkiem niedawno robiliśmy rekrutację i przyszedł gość absolutnie, wiesz, od początku nas zafascynował po pierwsze swoją skromnością, która szła w parze z fajną wiedzą i tym, że poza tym, że jest programistą, ma pasję i jak usłyszał, że jest koszykarzem, że może połączyć tą pasję do sportu z możliwością, jak gdyby, wiesz, analizowania tego sportu w sposób programistyczny, no to kupił nas tym właśnie, że autentycznie się tym podjarał. To nie był taki gość, który siedział na rozmowie i tylko, wiesz, pytał się o multisporty, medicovery i baloniki, baseniki z kulkami, tylko konkretny naprawdę pasjonat, który zasłużył swoją pasją. No. Macie baseny z kulkami? Mieliśmy, ale dzieci nie zabrały. Mieliście, mówisz. Dobrze, wróćmy jeszcze na sekundkę do Machine Vision, bo interesują mnie jeszcze dwa tematy, które chciałbym z Tobą tutaj omówić. Czyli z jednej strony już mocno techniczny temat, czyli wdrożenia Machine Vision już w konkretny projekt, firmę. Jak wygląda to wdrożenie, jak musi być przygotowana organizacja po drugiej stronie, żeby faktycznie spróbować tą technologię zaimplementować, z jakimi ryzykami się to wiąże? Wiesz co, tak naprawdę to jest skomplikowany proces, bo Machine Vision z racji tego, że to jest ciągle jeszcze rozwijająca się dziedzina, poza pewnymi jakimiś tam standardowymi rzeczami, typu właśnie tablice rejestracyjne, rozpoznawanie gestów, tam gdzieś, nie wiem, podniesiona ręka, to jest ciągle eksperymentowanie, więc wdrożenie to najpierw jest jakiś tam prototyp, proof of concept, no niestety również płatny dla firmy, dla klienta, żeby zweryfikować w ogóle ideę. To znaczy, taki przykład, tak, przychodzi firma, mówi, słuchajcie, chcę mieć system, który, strzelam, sprawdza, czy tabliczka znamionowa jest wydrukowana poprawnie, więc wiadomo, trzeba zrobić wizję lokalną, trzeba zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Gdzie możemy dać kamerę? Czy jest kamera nawet jakaś? Jeżeli jest, to jaka? Czy możemy jej użyć? Czy musimy stawić swoją własną? Czy środowisko pracy tej kamery jest takie, że na przykład nie będzie pary wodnej, wilgotności? Czegoś, co wpłynie na czystość odczytu? Potem patrzymy, czy dane, które musimy weryfikować, są powtarzalne na tyle, że możemy to zalgorytmizować bez używania sieci neuronowych i machine learningu. Jeżeli tak, staramy się zrobić wzorzec matematyczny. Na przykład, nie wiem, właśnie wracając do tych tabliczek zamiarowych, czy na przykład możemy założyć, że tabliczka wygląda tak i tak i tak i wszystko, co jest inne, jest złe. Jeżeli tak można, no to sprawa jest prosta.
Jeżeli tak nie można, no to wiadomo, trzeba to drzewko decyzyjne rozbudowywać aż do jakiejś tam sieci neuronowej, aż do jakichś tam TensorFlowów i innych zbiorów uczących. Z tym, że znowu w tym momencie organizacja, której to wdrażamy, musi być świadoma tego, że muszą nam dostarczyć dane do nauczenia tej sieci. Wiadomo, jest mnóstwo modeli dostępnych w necie, sylwetki ludzkie, zwierzęta, psy, koty, jamniki, wszystko, tak? Natomiast jeżeli robimy to w sposób, jeżeli robimy to w jakimś środowisku bardzo hermetycznym, bardzo wyspecjalizowanym, gdzie sprawdzamy właśnie tabliczki znamionowe, nie wiem, poprawność spawów, choroby, na przykład na zdjęciach rentgenowskich, czy na przykład wynajdujemy na rentgenach szczęki, próchnice, no to musimy dostać materiały źródłowe odpowiednio opisane. Więc po stronie organizacji powinien być, który będzie w stanie wytłumaczyć nam, co jest dobre, co jest złe, jakiego feedbacku oczekuje od systemu. To nam wystarczy. Potem staramy się budować prototyp. Zwykle jest to 2-3-tygodniowy proces, gdzie nawet modelujemy to w jakimś tam MATLABie czy innym LabVIEW, żeby zasymulować działanie tego, jak to będzie wyglądało. Pokazujemy klientowi, słuchaj, taki z grubsza będzie efekt. Taki jest grubsza, bo to jest tam, nie wiem, prototyp z plasteliny, z masy papierowej i z gazet, a docelowo dostaniesz z kewlaru i z włókien węglowych, ale tak to mniej więcej będzie działało. Jeżeli uważasz, że to jest dobry trend, dobra, teraz ci robimy ofertę na rozwiązanie docelowe, ale potrzebujemy od ciebie to i tamto, w zamian dostajesz to i to i to. Więc tak naprawdę wdrożenie sztucznej inteligencji, w szczególności machine vision, to jest bardzo duża interakcja z klientem, bardzo duże bazowanie na jego wiedzy domenowej. Wiadomo, wiesz, ja nie wiem, będąc tym trenerem sztuk walki, gdybyśmy robili system do weryfikacji na przykład poprawności ciosów, to jestem w stanie użyć swojej wiedzy. Ale jeżeli na przykład robimy system, w którym oszacujemy po sposobie chodzenia, stopień zaawansowania chorób neurologicznych, to wiadomo, to potrzebujemy twarde dane. Także jeżeli ktoś ma tak zaburzony wzorzec chodu, to już jest taki etap tej choroby. Bardzo duże znaczenie ma w tym przypadku ten etap analizy biznesowej i systemowej. Chyba jeden z, jeśli chodzi o całą domenę, w której my działamy, no to chyba w tym przypadku ta analiza jest z naszych projektów najistotniejsza. Musimy się powoli zbliżać do końca, nie dlatego, że nie chcę już tą dłużej rozmawiać, ale dlatego, że słyszę, że idzie burza, a w związku z tym, że mieszkam na jakimś zadupiu, to internet podczas burzy po prostu znika. Wiem, bo też mieszkam na zadupiu. Także po prostu wysiadę, ale mam jeszcze dwa tak naprawdę bardzo dla mnie ważne pytania. Pierwsze dotyczy tego, że wiele rozwiązań, które wymagają implementacji nowatorskich technologii lub, tak jak powiedziałaś, często eksperymentowania, wiążą się z dotacjami. To teraz przez to, że idą nowe wnioski, głównie z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR, chciałem zapytać Ciebie o taką szczerą Twoją opinię. Czy jak jesteś firmą technologiczną, która chce się rozwijać, ale jednak w dużym stopniu no, liczycie, to jest biznes i prowadzisz biznes, tak, to czy programy i projekty z dofinansowań pomagają, czy tak naprawdę są tylko wrzodem na dupie, który sprawia, że skupiasz się na realizacji projektu, a przestajesz się skupiać na robieniu biznesu? Wiesz co, powiem Ci tak, dotacje do innowacji to jest świetna sprawa, bo wiadomo, innowacja to jest koszt dla firmy. Czasem inwestor taki typu fundusz nie do końca chce pójść w kierunku takim, że sfinansuje Ci innowację. No wiadomo, innowacja ma to do siebie, że może wyjść, a może być jednym wielkim fuck-upem. I takie programy, jakie w założeniu proponuje nam NCBiR i PARP, są świetne. Implementacja w praktyce, no pewnie każdy, kto nas będzie oglądał i słuchał, na ten temat swoje zdanie. My się z tym spotykamy u kilku klientów. No teraz były te perturbacje w związku z kontrolą w NCBiR, że czasami jest to, no czasami, zwykle jest to nadmierna papierologia. Czasem wręcz, wiesz, odnoszę wrażenie, że jest to stawianie, piętrzenie wręcz przeszkód przed tymi beneficjentami, żeby tylko tą kasę im później wypłacić, albo nawet wcale, mimo tego, że oni tą kasę wypłacić muszą, bo do tego po to ją dostali. Natomiast sama idea programów wspierających działania D plus R, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak, bo no to jak gdyby jest dla nas motorem rozwoju, motorem postępu. Wiadomo, że rozwijamy się też w projektach dla klientów. Chcemy, żeby to było szybsze, żeby to było dla klienta wygodniejsze, więc szukamy tych nowych technologii, ale rzadko zbudujemy swoją własną, no bo nie ma to czasu ani też środków. A taki zastrzyk gotówki w postaci dotacji typu szybka ścieżka czy ścieżka smart, to jest fajna sprawa.
Tylko tak jak mówię, no kwestia implementacji tego procesu. To moje ostatnie pytanie, tak naprawdę, które mnie najbardziej interesuje, znaczy odpowiedź na to pytanie, bo samo pytanie nie, bo ja je zadaję, więc wiem, o co chcę zapytać. Jesteś trenerem sztuk walki, głównie BJJ, prawda? Nie, bez... japońskie różnice. Ja, okej, okay. Tutaj nie znam różnic. Wiesz co, jest, BJJ jest jak gdyby dzieckiem, w cudzysłowie, jiu-jitsu i judo. Okej. Okay. To jest taka stara sztuka walki jeszcze w czasach samurajskich, gdzie jest walka z bronią, walka bez broni. Potem to wyewoluowało w judo, a w międzyczasie jeden z mistrzów judo wyjechał do Brazylii, tam spotkał tą rodzinę Gracie, którzy prowadzili takie brazylijskie zapasy nazywane Valetudo. Z tego powstało BJJ. Więc tak naprawdę gdzieś tam powiedzmy kuzyni. Nie? Chciałem być od tego i zapytać się, że zarówno ćwiczenie sztuk walki, walka często z samym sobą, to jest wypracowywanie pewnego mentalu. Często to jest umiejętność zagryzienia zębów i mimo bólu no, pokonania pewnych słabości. W prowadzeniu firmy, i tym bardziej technologicznej, tym bardziej w Polsce, bardzo często te perturbacje się zdarzają. Pojawiają się problemy, które niekiedy pokonują founderów. Chciałem Ciebie tak zupełnie szczerze zapytać o to, w jaki sposób Ty sobie radzisz w takich momentach, w których mówisz, że już mam dość. Pewnie takie się zdarzało w Twoim tak, życiu znaczy, i chciałem wiesz, o nie zapytać. Zacznijmy może trywialnie, ale mam ogromne wsparcie w rodzinie. Już parokrotnie moja partnerka gdzieś tam wyciągała mnie za uszy z myśli, że okej, okay, walę tym diabłem i pójdę na kasę do Tesco. W cudzysłowie oczywiście. Mam ogromne wsparcie w moim ojcu, który też sam przechodzi przez tą ścieżkę. I to jeszcze w trudniejszych czasach, w latach 80., że po tej transformacji ustrojowej z ustawą Wilczka i też wie, czym to pachnie, więc też czasami po prostu przyjeżdża do nas, siadamy sobie na ogrodzie, otwieramy sobie popiwki i po prostu gadamy tak naprawdę nie jak ojciec z synem, tylko jak dwaj sterani, życiem weterani już z PTSD prawie, że. No i też często jest tak, że się z moimi wspólnikami nawzajem wyciągamy za uszy z takich myśli, że kurczę, no może jednak etat będzie bezpieczniejszy. Więc jak ten mentor się wyrobi, wiesz co, to jest taki, generalnie kwestia jest taka, że ja pracowałem na etacie dla kogoś, bo kurczę, zawsze byłem na swojej działalności, więc u mnie nawet jeżeli było to dla kogoś, to było to na B2B, na zasadzie, wiesz, umowy B2B. I od początku gdzieś tam funkcjonuje w rzeczywistości, że klient może nie zapłacić, że dostawczowi trzeba zapłacić, że będzie VAT, że będzie dochodówka. Więc gdzieś tam powiedzmy życie w takiej świadomością, że no, troszkę stąpamy po kruchym lodzie czasami, jest już dla mnie czymś normalnym. Tak? No, odpukać mnie malowane. Tych sytuacji takich podbrankowych było niewiele. Jak już były, to były spektakularne, ale było ich niewiele. Nie uważam, że to było coś szkodliwego. Raz przez taką sytuację wylądowałem w psychiatry na kozetce z psychotropami i z diagnozowaną depresją, z której wychodziłem długo. Po tym właśnie uznałem, że to jest coś, czego się nie powinno wstydzić, bo to jest coś, co może każdego z nas spotkać. Tak? Mamy swój pewien próg bólu. Tak? Tak, u dentysty w pewnym momencie mówimy, kuźwa, jednak nie, jednak poszło ten zastrzyk. Tak jak na treningu też jednak się dzieje, dobra, siądę sobie, bo już mnie boli dupa, boli mnie nogi. Tak samo z głową, także pewnego dnia to spiętrzenie problemów powoduje, że nasz mózg mówi, wiesz co stary, ale ja mi już wystarczy. Ja się wyłączam, tak? Rzeczywiście w jednym tym przypadku to był taki naprawdę spektakularny crash. Po prostu klient przestał nam płacić za duży projekt i się nagle okazało, że tej górki, która była odłożona, starczyło na coś krótko. I no, po części moje błędy, po części kwestia rynku, kwestia klienta. Też nie będę mówił, że to nie odbyło się bez moich błędów, bo wiadomo, błędów nie wszyscy. No i się skończyło tym, co się skończyło. Tak, no depresja, prochy. Na szczęście wtedy akurat udało mi się na pewien czas zahaczyć w pracy dla kogoś na B2B, gdzie też jakby te ryzyka były mniejsze. Miałem pod opieką mniejszą działkę, miałem niby swój dział, kierowałem też działem handlowym, ale jakby problem typu, że nie wpłynie kasa z faktury, nie istniał w tej firmie, więc tam troszkę jak gdyby odzyskałem równowagę i wróciłem potem na swoje, przybiwszy serdeczną piątkę z tamtą firmą, dalej jakoś tam się gdzieś na ulicy mijamy i nie przechodzimy na drugą stronę ulicy, wręcz przeciwnie, ale no raczej powiedzmy kwestia odchorowania w moim przypadku. Teraz, jak się pojawiają stresy, to kwestia odreagowania. Właśnie jest mata. Ostatnio troszkę mniej ćwiczę, bo tam mam problemy zdrowotne, ale zawsze ta mata była czymś takim, co gdzie tam razem z tą krwią, z tym potem, z tym wszystkim, to tylko spływało. Nie? Wiadomo, jest rodzina, jest pies, który można pójść na spacer. Dosyć standardowe rzeczy.
Rozumiem. Nie próbowałem jeszcze medytacji, dużo osób mnie do tego namawia. W szczególności mój kuzyn, który też przeszedł tą drogę od foundera do już bardzo zaawansowanego przedsiębiorcy, inwestora, i jest pewnego rodzaju wzorem dla mnie. I on też faktycznie bardzo mocno mówi, że pomogła mu ta medytacja, pomogła mu w treningu uważności, więc pewnie też prędzej czy później mnie zainteresuje, jak już zdrowie nie pozwoli mi na 3 treningi w tygodniu na macie. Ale póki co mówię, odreagowuję, realizując swoje pasje. I to jest, myślę, na chwilę, bo są dla mnie najlepsze lekarstwo. Dziękuję Ci bardzo, bo to jest taki temat, o którym rzadko się mówi. Rzadko się mówi głośno, tym bardziej w tej budowanej LinkedInowo kulturze sukcesu, która tak, moim zdaniem nic nie daje. Fajnie sobie podpatrzeć, ja lubię przybić piątkę, jak widzę, jak polscy przedsiębiorcy sobie świetnie radzą, ale tych, których obserwuję na przykład na LinkedInie, to ci, którzy potrafią podzielić się tą drogą albo powiedzieć: cholera, tu spieprzyłem, Boże, jak sobie patrzę, że 6 lat temu zakładałem tam jakąś spółkę i przypominam sobie, jak na przykład zrażałem do siebie ludzi przy rekrutacji, bo robiłem ABC, to są wartościowe rzeczy i to są rzeczy, o które zawsze chcę zapytać, bo sam jestem tak naprawdę młodym przedsiębiorcą, bo tak naprawdę 5 lat prowadzę firmę i z tymi tematami się coraz częściej spotykam, czy osobiście właśnie gdzie w momencie, w którym się rozwija mocno firmę, stara się skalować, wchodzi na jakieś nowe rynki, to jest po prostu, to jest tylko stres, bo zawsze się goni swój ogon. To nie jest tak, że ktokolwiek z nas ma pewnie tam wielką górkę, wiele milionów odłożonych i mówi: dobra, to teraz próbujemy przycisk tam. Tylko to się zawsze wiąże z trudnymi decyzjami i lubię zapytać, jak z tymi decyzjami sobie radzą przedsiębiorcy, którzy takie doświadczenie mają. Także dziękuję Ci. Mnie urzekło na rynku amerykańskim. Jak pierwszy raz byłem u klienta w Nowym Jorku, po całym dniu pracy przy projekcie poszliśmy do knajpy, do restauracji na kolację. Prezes firmy, facet z pochodzenia Irlandczyk, dość mocno starszy ode mnie, zapytał mnie, tak mówi: a tak szczerze powiedz mi, ile masz na koncie wielkich fuck-upów? Mówię: kurde, ja mu powiem, ile miałem fuck-upów w życiu, to następnego dnia po prostu najtańszym samolotem, to jeszcze z Newark, a nie z Kennedy'ego, lecę do Polski, nie? I powiedziałem mu, że tutaj zrobiłem wtopę, tu zrobiłem wtopę. Co jest dla mnie najważniejsze, że coś z tego wyniosłeś, tak? Że coś, zawsze z tych porażek coś się powinno wynieść. To nie jest tak, że wiesz, zaryjemy nosem w błoto, staniemy i dalej będziemy szli tak, żeby się potknąć, tylko wynosimy z tego jakieś tam konkretne, bardzo bolesne lekcje. I to nie jest prawdą, że uczymy się na cudzych błędach, uczymy się na własnych błędach wyłącznie. Ktoś nam może o swoich błędach powiedzieć: to zrobił źle, ale zawsze masz takie: a kurde, ja tego nie zrobię, i to na pewno wyjdzie. Po czym dokładnie potykasz się o to samo, w bardziej spektakularny sposób, w głębszym błocie, w większym tyle, i zamiast jednego salta wywijasz 2 salta w to błoto. Ale tak naprawdę właśnie ten mindset, o którym wspomniałeś, to jest to, że potem właśnie wstajesz, otrzepujesz się, idziesz dalej, nie? Tutaj mi się ten przypomina ten cytat Wrokiego. Nawet wczoraj oglądałem właśnie ten, jak on rozmawiał ze swoim synem i mówił, że nie jest ważne, jak mocno bijesz, tylko jak mocno możesz oberwać, wstać i pójść dalej. Bardzo Ci dziękuję, Maćku. Myślę, że tą puentą warto naszą rozmowę zakończyć. Nie, super, minęło już ponad godzinę rozmowy, także Ci cieszę, bo minęło 5 minut, a to znaczy, że rozmowa była ciekawa. Nie, jeszcze raz Ci dziękuję. Moim i Państwa gościem, Waszym gościem był Maciek Dura z firmy Skillforce, CEO, founder, człowiek, który na Machine Vision zjadł zęby w Polsce, więc jeżeli tylko i wyłącznie tym tematem jesteście zainteresowani, to nie krępujcie się napisać w komentarzu, napisać wiadomości, a z Maćkiem Was na pewno skontaktuję. Dzięki za rozmowę, dziękuję Ci uprzejmie i do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.